Szanowni Państwo, grupa osób, która siebie nazywa Izbą Dyscyplinarną Sądu Najwyższego, rozpoznaje sprawę wybitnego, prawdziwego sędziego, która to sprawa dotyczy czynu, którego nie było. Sędzia Wróbel nie miał żadnego obowiązku sprawdzenia, czy określona osoba przebywa w zakładzie karnym, czy nie. Był zresztą tylko sprawozdawcą. Wszelkie czynności administracyjne zwykle należą, jeżeli by taki obowiązek był, do przewodniczącego składu. Wybrano sobie zatem kogoś, kto się wyróżnia poziomem orzecznictwa, autorytetem i kompetencjami, kto uzasadniał wyrok, orzeczenie wydane przez trzy izby, które dyskwalifikowały tych sędziów, którzy na podstawie orzeczenia nowej Krajowej Rady Sądownictwa wylądowali w Sądzie Najwyższym. Zwykła, dość niska i mało skuteczna zemsta na człowieku, którego nie można było w inny sposób dotknąć ze względu na jego nieskalaną postawę życiową i wysoki poziom orzecznictwa. Wstyd i tyle jedno można powiedzieć. A sędzia Wróbel znajdzie się wśród tych sędziów, o których będzie wiedzieć cała Polska. Dziękuję.